Tym razem warszawski tramwaj promocyjny wyruszył z placu Narutowicza ze specjalną misją. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zapraszano do tramwaju warszawiaków chcących dowiedzieć się więcej o tej formie opieki nad dziećmi. Specjaliści z Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT odpowiadali na pytania i udzielali informacji. Dziś w Warszawie pod opieką spokrewnionych rodzin zastępczych przebywa ponad 1200 dzieci, a ponad 470 mieszka z niezawodowymi rodzinami zastępczymi. Liczba rodzin zastępczych w stolicy stale wzrasta.